Cześć, mam na imię Norbert. Witajcie w mojej piwnicy. Dziś pokażę Wam, jak zrobiłem coś, co w końcu wygląda jak solidny blat roboczy. Chodźcie, zapraszam. Pierwszą wersję mojego blatu roboczego budowałem na wariackich papierach. Zupełnie nie przemyślałem tak podstawowych rzeczy jak wysokość, która okazała się za duża, czy użyty materiał, a mianowicie płyta OSB, która gięła się na potęgę. W końcu przyszedł czas na blat w wersji 2.0. Blat postanowiłem złożyć z 2-metrowych kantówek. Kupione w Castoramie po około 30 zł za sztukę, każda o grubości 35 mm i szerokości 15 cm. Głębokość wyznaczał 4 kantówki ułożone obok siebie, zatem 60 cm. Zanim zabrałem się za montaż, obejrzałem jeszcze uważnie każdą kantówkę i zdecydowałem o kolejności ich ułożenia i o tym, która strona będzie górą. Na metodę łączenia wybrałem kołki. Najpierw wywierciłem otwory pod jeden koniec każdego kołka, a następnie w otworach umieściłem specjalne znaczniki z ostrymi zakończeniami. Po przyłożeniu drugiej kantówki odbiłem na niej ślady tymi właśnie znacznikami i w ten oto sposób miałem wyznaczone miejsca pod wiercenie pasujących idealnie otworów na drugiej kantówce. Sposób genialny w swojej prostocie, a takie znaczniki możecie kupić w markecie budowlanym za kilka złotych. Kiedy miałem już wszystkie otwory, zabrałem się za klejenie. Kantówki skleiłem i ścisnąłem parami. Nie dlatego, że tak jest szpanersko, ale dlatego, że największe ściski, jakie mam, mają tylko 50 cm. Wreszcie nadszedł czas pożegnania starego blatu. Była to krótka i kameralna ceremonia, która odbyła się w gronie najbliższych. Najpierw odkręciłem blat od zawiasów przy drzwiach oraz nogę. Potem odkręciłem od drzwi podpórki pod blat, które zrobiłem z klocka podpaletowego. Następnie oznaczyłem nową wysokość blatu determinowaną długością nogi i zabrałem się za przykręcanie podpórek w nowym miejscu. Wiem, że wyglądam, jakbym prężył muskuły w najnowszej reklamie elektronarzędzi Boscha, ale prawda jest taka, że wepchnięcie 10-centymetrowych krętów przez tyle drewna wymaga trochę wysiłku. Bogatsze o to doświadczenie będę pamiętał, żeby w przyszłości nawoskować sobie wkręty. Po wszystkim upewniłem się jeszcze tylko, czy podpórki zamontowane są poziomo i zabrałem się z powrotem za blat. Sprawdziłem po raz ostatni docelową długość kantówek i sklejone połówki blatu dociąłem zgodnie z tym pomiarem. Posmarowałem boki obficie klejem i złożyłem blat w całość. Ponieważ, jak już wiecie, najdłuższe moje ściski mają tylko 50 cm, to nie pozostało mi nic innego, jak ścisnąć wszystko nieco inaczej i cierpliwie poczekać. Kiedy klej porządnie związał blat, zdjąłem ciężar z jego barek, to jest jeśli blaty mają barki, i zabrałem się za manikir i pedikir. Skrobakiem usunąłem nadmiar kleju, który wyciekł, a szlifierką oscylacyjną wygładziłem całą powierzchnię tak, żeby łączenia stały się niewyczuwalne pod palcami. Następnie jeszcze na sucho przymierzyłem blat do zawiasów i nogi, a gdy wszystko wyglądało w porządku, to najpierw przykręciłem nogę do blatu, a potem cały zestaw do drzwi. Gdybym to zrobił w odwrotnej kolejności, to dostęp do miejsc montażu nogi byłby mocno utrudniony. No i można składać. Cholera, nie można. Okazało się, że nogę przykręciłem zbyt blisko drzwi i nie mogła się poprawnie złożyć i schować. Nie było wyjścia. Musiałem ją odkręcić i przykręcić ponownie, a to wszystko na blacie już przymocowanym do drzwi. Zrozumiałem wtedy, że czasami, aby być majsterkowiczem, to oprócz umiejętności manualnych, potrzebna jest też smykałka do gimnastyki artystycznej i ogólnie pojętego fitnessu. Postanowiłem się nie poddawać i tak oto, siedząc z jedną nogą w górze, drugą nogą na ziemi, jakoś przykręciłem trzecią nogę do blatu. Całe szczęście, że w czasie przykręcania te nogi mi się nie pomyliły.
Kiedy blat był już poprawnie zmontowany, to zaolejowałem go olejem tungowym, a w ostatnim kroku wywierciłem 4 otwory pod regulowane dociski gwintowane. Co prawda ich wkręcenie jest trochę upierdliwe, ale od strony funkcjonalnej spisują się rewelacyjnie. Na koniec do jednego z rogów przykręciłem na zawiasie niewielką deseczkę, która działa jak klin i stabilizuje blat między drzwiami a przeciwległą ścianą korytarza w piwnicy. I w zasadzie tyle. Można brać się do roboty. A, jeszcze słowo wyjaśnienia w kwestii podpórek, na których opiera się blat. Dlaczego są takie grube? Dlaczego nie przymocowałem zawiasów i blatu bezpośrednio do drzwi? Otóż podpórki mają taką, a nie inną grubość, żeby między nimi mogła zmieścić się złożona noga. Gdyby blat był przymocowany bezpośrednio do drzwi, to po złożeniu nie byłoby miejsca na nogę i musiałbym wymyślić jakiś patent z nogą składaną na zewnątrz. Jak więc widzicie, wystarczą 3 zawiasy, 2 kantówki i 1 noga z marketu budowlanego, aby zbudować taki oto blat roboczy i mieć 0 wymówek do tego, żeby nie majsterkować. Jeśli ten film Wam się spodobał, to oczywiście gorąco zapraszam do subskrypcji. I mam też do Was jedną ogromną, ogromną prośbę. Udostępnijcie go kumplowi z pracy, bratu, znajomemu, który kupił nową wkrętarkę. Bardzo zależy mi na tym, aby jak najwięcej ludzi odwiedzało mój kanał i aby mógł go rozwijać i robić coraz to ciekawsze filmy. Zostawiam Wam linki do moich poprzednich ulubionych realizacji. No i oczywiście zapraszam już niedługo na następny film. Do zobaczenia. Cześć. Oglądacie nadal? To dobrze, ponieważ mam specjalne pozdrowienia dla 9-letniego Łukasza, który razem ze swoim tatą Jackiem ogląda mój kanał i zainspirowany tym, co tutaj zrobiłem, zbudował fantastyczną tackę na napoje i jedzenie. Chłopaki, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeśli ktoś jeszcze zrobił coś, z czego jest dumny, chciałby się podzielić, pochwalić, to przesyłajcie śmiało. Linki, zdjęcia, filmy, rolki papieru pocztą gołębią, cokolwiek. Wszystko oglądam, na pewno wspomnę o tym w jednym z moich przyszłych filmów. No i teraz to już naprawdę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.